Patronem wydania jest serwis audiobook.pl. Aleksander Kamiński. Kamienie na szaniec. Czyta Jerzy Zelnik. Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach o niezapomnianych czasach 1939 do 1943 roku. O czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie potrafili wcielić dwa wspaniałe ideały bohaterstwo i służbę. Słoneczne dni. W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze. Pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać. Jednym z zespołów tego środowiska był zespół Buków, nazywany tak od częstych wypraw leśnych, jakie czynił rokrocznie. Zespół Buków, do którego należeli Alek i Rudy, był zespołem udanym. Było w nim to, co stanowi o sile i prężności każdej gromady: duch zespołu, koleżeństwo i ciągła aktywność, czyn jeden po drugim, i rozmach, i radosny uśmiech. W lecie i w zimie, w czasie długich wakacji, w czasie krótkich dni świątecznych, zespół ruszał w dalekie góry, nad odległe jeziora lub w pobliskie lasy i niedalekie pola. Alech był dryblasem, wysoki, szczupły, o niebieskich oczach i płowej czuprynie, ciągle się uśmiechał. Mówił szybko, wymachiwał rękoma i przy byle okazji wpadał w zachwyt. Wpływom zespołu buków zawdzięczał nabywanie pewnej właściwości charakteru bardzo mu obcej, chłodnego panowania nad sobą w chwilach ważnych. Kiedyś na wsi, gdzie Alek przyjechał na parę dni, syn gospodarza, rąbiąc drzewo, uderzył się siekierą w nogę. Krew silnie popłynęła na zieleń trawy. I jak często w takich wypadkach całe wystraszone otoczenie straciło głowę. Ktoś krzyknął, wylękły, ktoś uciekł do pokoju, żeby nie widzieć krwi. Paru domowników biegało bezradnie po domu, bezsensownie szukając wody, waty. Alek jeden z całego otoczenia zareagował całkowicie odmiennie niż inni. Znikł mu z twarzy wyraz niefrasobliwego roztrzepania, zbiegły się brwi nad oczyma. Po chwili był już przeskaleczonym, naciskając silnie kciukiem miejsce powyżej krwawiącej mocno rany. — Pan Nobasiu! — zwrócił się do wystraszonej, stojącej bezradnie dziewczyny. — Widzi pani, już w porządku. Proszę wziąć ten płaski kamyk, wymyć go i przynieść mi razem z ręcznikiem. Zrobimy opatrunek uciskowy. Gdy to mówił, mówił spokojnym, naturalnym głosem. Z twarzy... Znikało skupienie i pojawił się znów uśmiech. A rudy. Rudy miał piegowatą twarz i rudawe włosy. Cała istota rudego ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję. Uzupełniający charaktery ludzkie zespół Buków, ten sam pod którego wpływem rozstrzepany uczuciowiec Alek stawał się opanowany i skupiony, zespół ten Urodzonego intelektualista Rudego ściągał do konkretów przyziemnego życia. Przy czym owo przyziemne życie uosobione zostało w postaci kucharstwa. Mianowicie, na każdej wycieczce, na każdej wyprawie, na każdym obozowisku, Rudy był kucharzem Buków. Co się biedak w początkach kucharzowania nacierpiał, nie warto opisywać. Warto natomiast stwierdzić, że po pewnym czasie potrawy przyrządzane przez Rudego przestały denerwować i śmieszyć zaczęły zastanawiać a wreszcie zdumiewać Bracie mówił poważnie Zeus wódz buków świetnie gotujesz masz wyjątkowy talent kucharski Było to w pierwszym okresie przyglądania się Zeusa Rudemu to też Zeus harcmistrz leszek domański Zauważył tylko część prawdy. Ujawniony talent kucharski. Istota rudego była inna. To nie był chłopiec o talencie kucharskim. Był to chłopiec o dużej, wszechstronnej skali talentów w ogóle. Ale ujawniło się to dopiero z biegiem lat. Na razie nikt tak wspaniałego nie piekł na patyku chleba. Tak, tak, chleba na patyku. To nie jest omyłka zecera. Nikt tak świetnie nie smażył płotek na oleju. Żadna kasza chreczana nie potrafiła się zmierzyć z kaszą rudego. A już zupełnie magicznym zjawiskiem wydawało się Bukom to, gdy kiedyś „Rudy“ ugotował świetną zupę z pokrzyw. To jednak, co zdecydowało o popularności rudego w zespole, nie miało nic wspólnego z kucharstwem. To coś oparte było na talentach artystycznych Rudego i na jego zamiłowaniu do majsterkowania. Pewnego razu obmyślił Rudy oznakę dla zespołu Buków. Cyfra 23 w trójkącie, wycięta w jasnym metalu na pomarańczowym tle małej sukiennej podkładki. Cały zespół Buków był zachwycony estetyką oznaki, dyskrecją odcieni, delikatnością rysunku pobudzony zachwytem kolegów Rudy, zmajstrował sztancę i własnoręcznie odbił nią tyle oznak, ilu członków liczył zespół buków. Ja ci mówię, przejdziesz do historii sztuki, klepał protekcjonalnie rudego po ramieniu gruby Andrzej Zawadowski. A ty, Alek, ciągnął dalej tenże sam Andrzej Grubas, musisz się zabrać do skomponowania oznaki narciarskiej dla buków. Alek Bukowej oznaki harcerskiej nie skomponował nigdy, chociaż był najlepszym narciarzem zespołu. Narciarzem narwanym, narciarzem niepokojącym rodziców i Zeusa, narciarzem, którego nigdy nie zadowalały łagodne stoki i uczęszczane tory. Narciarzem, którego niespokojny duch ciągnął w wysokie góry, na nowe i samotne szlaki. Ten niespokojny duch narciarski był tylko cząstką osobowości Alka, która cała była niespokojna, spragniona niecodzienności, stęskniona do nadzwyczajności. Zresztą tęsknota Alka do niecodzienności, do czynów przekraczających wyobraźnię i możliwości przeciętnego człowieka była taka sama jak tęsknota wszystkich jego kolegów, buków. A może nie tylko buków? Może jest to tęsknota każdej młodości? Ta tylko różnica zachodziła między tęsknotami dziesiątków tysięcy młodych serc a tęsknotami do niecodzienności buków, że buki umiały się zdobyć na wcielenie wielu swych marzeń, w czyn? Istniała w Warszawie szkoła. Dobra szkoła. W stolicy nie brak było doskonałych szkół i ta była właśnie jedną z nich. W szkole tej pracował właściwy zespół nauczycielski. Gdy piszemy właściwy nauczyciel, mamy na myśli człowieka, który posiada umiejętność zachęcania i wdrażania uczniów do samokształcenia. Tę właśnie właściwość miała większość nauczycieli gimnazjum imienia króla Stefana Batorego. Czy to się wyda dziwne, jeśli podamy do wiadomości, że nauczycielem geografii w gimnazjum i liceum Stefana Batorego był pan profesor Domański? Przez część uczniów, zwany Zeusem? Mianowicie przez tę część uczniów, która należała do zespołu Buków? Co prawda, pan profesor Leszek Domański był dopiero drugi rok nauczycielem i liczył sobie zaledwie osiem lat więcej niż uczniowie klasy, której był wychowawcą. Chociaż tak było i chociaż zespół nauczycielski gimnazjum imienia Batorego był zespołem ludzi światłych, cały korpus profesorski miał jednomyślnie profesorowi Domańskiemu za złe, że wprowadził zwyczaj zwracania się do siebie części uczniów przez ty. Oczywiście nie na lekcjach. Tym niemniej jednak korpus nauczycielski wyraźnie to dziwactwo dezaprobował i ostrzegał kolegę Domańskiego przed niebezpieczeństwem zbytniego spoufalenia się z młodzieżą. Właśnie w tej chwili wychodzi gromadka chłopców i ich nauczyciel na ulicę. Lekcje się skończyły, idą powoli, rozmawiają. Słuchaj, Zeuls, idziemy dziś na burzę nad Azją? Czy na dziesięciu spawiaka? pyta Alek. Alek jest wielbicielem kina. Profesor Domański również? Kilka razy w miesiącu chodzą razem do kin. Zeusie, kochany, wtrąca się czarny Jaś, pożycz mi głowę Indianina wyrzeźbioną w orzechu kokosowym, którą przywiozłeś z Ameryki. Jest mi bardzo potrzebna. Chcę sobie zrobić podobną z huby. Ponieważ dzisiejsza lekcja profesora Domańskiego obracała się wokół spraw Yellowstone Parku w Stanach Zjednoczonych, rozmowa schodzi na Yellowstone Park. Ktoś stawia parę pytań dotyczących Parku Narodowego w Tatrach. Zeus odpowiada. Andrzej Grubas, zaparzony, nie zgadza się z poglądami profesora. Cała gromadka staje na ulicy, chłopcy gestykulują, śmieją się i znów poważnieją. Przechodnie uliczni, szybko wymijając gromadkę, nie zauważają jednego z dziwactw profesora domańskiego, kończenia lekcji na ruchliwej ulicy miasta. Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją warunki dające możność zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego zarówno rodzicom, jak i dzieciom. W domach tych jest wystarczająca skala zarobków, bez których jakże trudno o normalne ludzkie życie. Jest także harmonia wśród członków rodziny, oparta na wzajemnej dobrej woli i ustępliwości. Jest pewien poziom kulturalny, umożliwiający udział w przeżyciach całego świata i w dorobku przeszłych pokoleń. Jest wreszcie specjalna atmosfera, którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach. Poszczególnych członków rodziny łączy mocna więź. Dom jest ostoją i otuchą, dodaje odwagi, zapewnia spokój. Takimi właśnie dobrymi domami rodzinnymi były domy Alka i Rudego. Ojcowie każdego z nich byli ludźmi biorącymi czynny udział w życiu społecznym. Matki obu chłopców były kobietami życzliwymi i mądrymi. Oba te domy nie znały się jednak i utrzymywały ze sobą stosunków. Dom Alka był domem kierownika fabryki. Dom Rudego to dom inteligencki, pierwszego inteligenckiego pokolenia. Ojciec Rudego był pierwszym w swej chłopskiej rodzinie, który pozostawiwszy wieś, poszedł do szkół miejskich i do miasta. Rudy i Alek mieli wyjątkowo szczęśliwe warunki młodości dobry dom, dobra szkoła, dobra organizacja młodzieżowa. A wszystkie te czynniki współdziałały ze sobą i wzajemnie się wspierały. Jakżeż, niestety, niewielu jeszcze chłopców w Polsce ma takie warunki młodości. Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ogromnie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom. Ale nie popełnijmy błędu złej oceny. O poziomie sportowca nie decyduje nawet najlepsze boisko, ani najbardziej wygodny ubiór, ani skrupulatne przestrzeganie trybu życia sportowego. O poziomie sportowca decyduje co innego jego istotne uzdolnienia sportowe i jego praca nad sobą. To porównanie jest odpowiedzią na pytanie o rolę dobrych warunków młodości Rudego, Alka i niektórych ich kolegów. Warunki te ułatwiły kształtowanie się dobrych charakterów, ale właściwa i pełna zasługa, że Alek i Rudy stali się tym, czym się stali, przypada w udziale samym tym chłopcom i ich woli, z jaką chwycili w dłonie ster swego życia. Iluż młodych ludzi marnuje się i zatraca wśród tych samych, jakie mieli ci dwaj, warunków młodości? Co to jest zacięcie przywódcze? Człowiek obdarzony nim, mimowoli wywiera na otoczenie wpływ zniewalający. Ludzie skupiają się wokół niego i w sposób naturalny ulegają jego życzeniom. W Alku Zacięcie przywódcze zaznaczyło się wcześniej. Nie miało ono nic wspólnego z wodzostwem, posiadało charakter naturalnego, koleżeńskiego przodownictwa. Ten wysoki, zawsze uśmiechnięty dryblas, niepotrafiący mówić spokojnie, przeżywający każdy czyn i każdy problem, duszę całą wkładający w każdą rozmowę i w każdą pracę, miał w sobie coś, co przyciągało doń kolegów. Ile razy szedł ulicą, tyle razy widzieć można było obok niego dwóch, trzech chłopców. Ilekroć zabierał się do majstrowania czegoś w pracowni szkolnej, tylekroć podsuwali się inni, by przypatrzyć się jego robotom, spytać o radę. Żaden z chłopców nie potrafiłby uzasadnić, dlaczego ciągnie go do alka i dlaczego chętnie spełnia jego życzenia. Być może działała tułowa, alkowa niecodzienność, poszukująca w nauce, w grach i w życiu rozwiązań niebanalnych. Ale również mogła pociągać w alku wyjątkowa szczerość, bezpośredniość i uczynność, tak wielka, że niekiedy aż krępująca. Z biegiem czasu skupiła się wokół Alka grupa pięciu, sześciu kolegów, niemal wielbicieli. Powstanie tej drużyny wokół naturalnego przywódcy odbyło się według wszelkich reguł doboru naturalnego. Byli to chłopcy podobni do alka psychicznie, jak on pragnący przebić się w pierwszym szeregu życia ku wielkości i sławie. Tak powstał sławny w ciągu paru lat wśród Buków Klub Pięciu. Klub wsławił się zdobyciem niebezpiecznych tatrzańskich zboczy. Składał się z wybitnych narciarzy oraz wielbicieli powieści Jacka Londona i przygód. Jeśli my, klub pięciu powiedział któryś z nich, jednego razu nie dokonamy w życiu jakichś wielkich rzeczy to chyba tylko przez wyjątkową złośliwość losu. Jakie to miały być wielkie rzeczy, których dokonać pragnęli? Z tego zdawano sobie sprawę w sposób bardzo mętny. Może to będzie przepłynięcie kajakiem żaglowym z Gdyni do Sztokholmu? Może wynalezienie nowego typu samolotu? Rudy przysłuchiwał się z dala marzeniom klubu pięciu i z dala obserwował jego wyczyny. Nie należał do klubu. Ale to fajny chłop ale refleksyjna natura Rudego wolała się trzymać z boku. Mniej go pociągały wyczyny sportowe, mniejsza była tęsknota do przygody na lądzie i morzu. Jego istotnym światem był świat uczuć i myśli. Tam szukał swojej przygody. Lecz wszechstronnie zdolny potrafił, gdy tego zapragnął, wybić się na pierwsze miejsce w każdej dziedzinie technicznej. Zrobiony przez kajak był najlepszym kajakiem w zespole. Gdy w pewnym momencie zorientował się, że jest jedynym nieumiejącym tańczyć uczniem w klasie, szybko i z zaciętością zabrał się do nauki tańców i po trzech miesiącach stał się ku zdumieniu szkoły najlepszym tancerzem. W pracach saperskich nikt tak jak on nie potrafił budować kładek i trampolin, piszących mostów i szałasów, ale właściwą treścią zainteresowań Rudego, był świat życia wewnętrznego. Wystarczyło wziąć jakąkolwiek książkę do ręki, wystarczyło zacząć poważniejszą rozmowę, wystarczyło zamknąć oczy i pozostać w samotności, aby natychmiast do mózgu i serca zaczęły kołatać natrętne, ciągle niepokojące problemy społeczne, kulturalne, filozoficzne. W owych czasach nie było wokół Rudego wiernej drużyny wielbicieli. Natomiast zbliżali się doń i dobrze się w jego towarzystwie czuli ci wszyscy, którzy pragnęli wymiany myśli. Z biegiem czasu nieliczna gromadka przyjaciół Rudego powoli cementowała się i zespalała. Był wśród Buków chłopiec, który wyróżniał się bardziej od innych. Urodzony organizator mówili o nim nauczyciele, Obserwując, jak koledzy wysuwają go na czołowe stanowiska w samorządzie szkolnym. Urodzony przywódca, stwierdzono w harcerstwie, obarczając go coraz bardziej odpowiedzialnymi funkcjami. Co w tym jest? Pytała nieraz samą siebie matka, wyczuwając atmosferę uwagi i posłuchu, otaczającą w domu niedorosłego chłopca ze strony siostry i całego otoczenia dorosłych. Rozumnie rodzice. Ceniąc w chłopcu posiadany przezeń dar, usiłowali skutecznie związać owo zacięcie przywódcze syna z nastawieniem do służenia innym. Wiedzieli, przywódca egocentryk to niebezpieczeństwo, przywódca o typie przewodnika w pracach społecznych to wartość społeczna. Często tak bywa, że ludzie posiadający zacięcie przywódcze w stopniu skromnym, Nadrabiają je marsową miną, ostrym spojrzeniem, wyniosłą postawą, stanowczym głosem. Przywódcy naturalni tego wszystkiego nie potrzebują. Tkwiąca w nich siła wyraża się w sposób nieuchwytny, niedostrzegalny, niepotrzebujący sztucznych akcesoriów. To prawo psychiczne zaznaczyło się na naszym bohaterze w sposób jaskrawy. Został on bowiem przez naturę obdarzony niemal dziewczęcą urodą. Delikatna cera, regularne rysy, jasno niebieskie spojrzenie i włosy złociste, uśmiech zupełnie dziewczęcy, ręce o długich, subtelnych palcach, wielka powściągliwość, pewien rodzaj nieśmiałości wszystko to było aż nadto dostatecznym powodem, do nazywania Tadeusza Zawackiego przez kolegów Zośką. Zośka. Cóż za fatalna, zdawałoby się, przeszkoda dla kariery przywódcy? Taki wygląd i takie przezwisko. Uroda Zośki nie była jedyną zasłoną, która utrudniała dostrzeżenie męskiej strony jego charakteru. Drugą taką zasłoną był stosunek Zośki do domu i do matki. Chłopiec ten nie czuł się nigdzie tak dobrze jak właśnie w domu. Z nikim nie przyjaźnił się tak serdecznie jak właśnie z matką. Matka zastępuje mi kolegów i przyjaciół. Zwierzył się kiedyś na kartkach swego pamiętnika. I to bowiem także ku hańbie Zośki zapisać należy, że robił notatki o sobie, coś w rodzaju pamiętnika. Zośka do domu przywiązany był wyjątkowo silnie. Godzinami całymi prowadził koleżeńskie rozmowy z ojcem, profesorem, z matką, działaczką społeczną, z siostrą. Albowiem w domu rodzinnym Zośki było w zwyczaju omawianie wspólnie zagadnień i kłopotów z zakresu prac każdego z rodziców i każdego z dzieci. Dzieci radziły się ojca i matki. Matka i ojciec pytali o opinie dorastające dzieci. Rzadko się zdarza, by dwoje ludzi tak bardzo do siebie było podobnych, jak Zośka i jego matka. W obojgu uderzał ten sam spokój, pokrywający głębię uczucia i wrażliwość ten sam łagodny, wyrozumiały, głęboki stosunek do ludzi to samo pełne oddanie się sprawie, co do której wzięli na siebie odpowiedzialność. Życie matki i Zośki przed ślubem. Było całkowicie wypełnione pracą społeczną wychowawcy. Po przyjściu na świat dzieci uznała ich wychowanie za główny cel dalszego życia i, choć ciężko to jej przyszło, odeszła od wielu dawnych prac umiłowanych, zachowując jako główną osobistą przyjemność tylko to, co się z nową drogą życia uzgodnić dało. Miała to szczęście, że wychowała dzieci takie, jakie wychować chciała. Zośka był to chłopiec o wyjątkowych zdolnościach, wybitnej inteligencji, teoretycznej i praktycznej. Wszystkim się interesował. I gdziekolwiek zwrócił umysł, czegokolwiek się tknął, towarzyszyły mu szybkie i łatwe osiągnięcia. Jak to często bywa z chłopcem zdolnym, Zośka nie przepracowywał się za nadto w szkole. Uczył się na czwórki. W jednym półroczu przyniósł nawet na cenzurze większość trójek. Było to, rzecz charakterystyczna, półrocze, w którym bardzo ciężko chorowała jego matka. Uroda, wdzięk w sposobie bycia oraz pochłonięcie życiem domowym, wszystko to osłaniało i kryło przed otoczeniem naturę Zośki. Częściowo dekonspirowały go sporty. Zośka wyróżniał się w strzelectwie, w hokeju i w tenisie, zdobywając w turniejach międzyszkolnych szereg pierwszych miejsc. Zresztą rzecz ciekawa, że nawet w sportach. – Co ty robisz? – zawołał kiedyś zdumiony Jacek Tabęcki. Patrząc na Zośka, który miał za chwilę wybiec na boisko dla rozegrania jednego z decydujących meczów i teraz odmierzał w kącie jakieś krople. Waleriana! odburknął Zośka zawstydzony, że go przyłapano na czymś niemęskim. Dwanaście, trzynaście, czternaście liczył spadające na kostkę cukru krople. Zwycięstwo sportowe imponuje otoczeniu. Zośka był niemal zawsze zwycięzcą. Zwycięstwa kierowały nań spojrzenia kolegów. Równocześnie zaczęto stwierdzać rzecz inną. Zośka był uparty, uparty w sposób niezwykle drażniący. Rzadko to się zdarzało. Przeważnie albo nie zajmował stanowiska wobec rozgrywających się wypadków, albo też ustępował nalegającym. Gdy jednak zaciął się w jakiejś decyzji. Nic go nie mogło przełamać, szczególnie gdy upór wsparł się o inny potężny czynnik duszy Zośki, o ambicję. Zośka w dzieciństwie bał się wody. Rzeczka, jezioro, morze odpychały go od siebie z jakąś przemożną siłą. Nie chciał nigdy wchodzić do wody powyżej piersi. Aż ktoś kiedyś poruszył w nim nutę ambicji i wywołał decyzję. Już przy końcu sezonu Zośka pływał bez niczyjej pomocy. Zbudował kajak, w dwa lata potem był dobrym pływakiem i wreszcie w zawodach pływackich jako najlepszy z Buków zaczął reprezentować zespół. Sporty, ambicja, upór wyrabiały mu rzecz oczywista pewną sławę. Sława jednak koleżeńska była czymś, o co Zośka mało dbał. Nie starał się zjednać kolegów, nie szukał przyjaźni. Niekiedy zdawało się, że na całe swoje otoczenie patrzy jakby z dala, pomimo że wszystkim się interesował i każdemu starał się być pomocnym. Albowiem najsilniejszą w tym czasie właściwością psychiczną Zośki była jego samotność. Zawsze jestem raczej sam. Tak brzmiało pierwsze zdanie na pierwszej stronie pamiętnika Zośki. Poczucie samotności, powściągliwość i skrytość powodowały to, że Zośka raczej unikał kolegów, ale koledzy nie unikali Zośki. Albowiem jeden z paradoksów psychiki zbiorowej brzmi. Samotność, częsta towarzyszka wewnętrznej siły człowieka, przyciąga. I zniewala otoczenie. W miarę jak biegły lata, autorytet Zośki w szkole i w zespole Buków ugruntowywał się i umacniał. Od piętnastego roku życia rządził już i kierował stale. Tym zaś różnił się od innych przywódców, rówieśników, że swą rolę wypełniał w sposób naturalny, prosty i nieznaczny. Nie rozkazywał, nie żądał, nie pouczał, nie narzucał swej woli. W zwykły, prosty sposób mówił i w zwykły, prosty sposób robił to, co chciałby robili inni. I myślał raczej o innych niż o sobie. To wystarczało. Całe otoczenie Zośki i buki i szkoła i dom, wiedziało o nim jedno. Chłopiec ten umie przewidywać, i umie zarządzać. Zaś trafne przewidywanie i dobre zarządzanie są istotą organizacji. Zośka był niewątpliwie dobrym organizatorem. Klasa Alka, Rudego i Zośki zdała maturę. Osiemnastoletni Rudy jako Prymus i dziewiętnastoletni Alek jako średniak. W początkach czerwca 1939 roku. Cała grupa buków spośród klasy maturzystów wyruszyła pod wodzą Zeusa na dziesięciodniową wycieczkę w Beskidy Śląskie. Cóż to była za cudowna wyprawa? Po wspaniałym słonecznym dniu na baraniej górze, ruszyli autobusem na zaolzie do Trzyńca zwiedzać wielkie huty żelaza. Potem na tarasie ośrodka harcerskiego w górkach wielkich. Opici świetnym mlekiem opalali się leniwie w piekących letnich promieniach słońca w zapachu górskich łąk a następnego dnia wśród lasu bukowego na równicy spoglądając w dolinę Wisły rozpoczęli długą wymianę zdań o czym o rzeczach najważniejszych dla wszystkich maturzystów świata o przyszłości Najpierw mówił rudy jak zwykle uogólniał zagadnienie. Nie ma co gadać, powiodło nam się. Mieliśmy dobrą szkołę, potrafiliśmy stworzyć zespół koleżeński, staliśmy się grupą przyjaciół. Nobles oblisz! Nie wolno spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk. Na Wyspach Salomona zaczął któryś z klubu pięciu. Stół, pysk, salomonie, przerwał mu ze śmiechem ktoś z paczki rudego. Tak, tak, wtrącił się leżący na plecach Zeus. Robota aż się prosi do rączek w tym pięknym kraju. Wisła, Wisła, modra rzeka, nieuregulowana. Miliony maćków z wesołej piosenki klepie biedę, aż piszczy. Nie ma na zapałki. Nie ma na sól, nie ma na buty. Rodziny robotnicze po miastach nie w mieszkaniach żyją, lecz w norach. Nakłady książek w tym pięknym kraju wynoszą ledwo po dwa, trzy tysiące. Około pięćdziesięciu procent szkół to szkoły jednoklasowe. Diabel niedużo zrobiło się w ciągu tych dwudziestu lat niepodległości. Od choćby porównać rozbudowę miast, gdy centralny okręg przemysłowy. Powstanie nowej warstwy społecznej, wykwalifikowanych robotników, rozbudowę ubezpieczeń społecznych, ogromny spadek śmiertelności. Ale na Boga miłego, iluż tu trzeba jeszcze pierwszorzędnych inżynierów, pierwszorzędnych wychowawców, pierwszorzędnych rolników, pierwszorzędnych rzemieślników? Drugorzędni też nie zaszkodzą, przerwał Zośka. Bo coś mi się zdaje, że orłów w Polsce było zawsze sporo, mrówek znacznie mniej. Gawenda zmieniła kierunek, Alek, którego obok pogoni za niecodziennością cechowała silna rządza analizy własnej osobowości, zaczął na inny temat. O tym, że najistotniejszą sprawą jest wyrobienie w sobie charakteru. Rudy podsunął się bliżej do Alka, słuchał go z wytężoną uwagą. Sprawa charakteru, sprawa pracy nad sobą, sprawa uzupełnienia własnej osobowości tym wszystkim, czego tej osobowości brakuje wszystko to tak samo poruszało umysł Rudego, jak i umysł Alka. Była to dziedzina przeżyć, która łączyła obu chłopców, jednolitym odczuwaniem i jednolitym pragnieniem. Nie tylko zresztą tych dwóch pochłaniał problem doskonalenia się i pracy nad sobą. Pochłaniał on wszystkich członków zespołu Buków. W środowisku tym takie decyzje jak Rudego, który w trzy miesiące nauczył się tańczyć, bo twierdził, że tego mu brakuje do pełni osobowości, jak Alka, który zawziął się na wyrabianie w sobie opanowania i skupienia, jak Andrzeja, który w rok opanował język angielski – jak Zeusa, który przez trzy miesiące nie chodził do ulubionego kina, by dowieść samemu sobie, że zdolny jest do rezygnacji z przyjemności. W innym gronie sprawa doskonalenia się nie miała tyle zrozumienia, co wśród Bógów. Ale słuchajcie, cóż to z tą wojną będzie? Zacznie się, czy nie zacznie? Gotowa nam pokiełbasić wszystkie plany. — Nie bój się, Andrzeju. Pięć razy pan Hitler się obejrzy, nim na nas, na Francuzów i na Anglików skoczy. A jak skoczy, to dostanie w zęby fest. Chłopcy uśmiechnęli się i zapanowała chwila ciszy. Przed oczyma beztroskiej wyobraźni.